Prawybory w 4. liceum ogólnokształcącym w Toruniu organizowane są po to, aby młodzież nabrała nawyku brania udziału w wyborach. Zachowane zostały wszelkie procedury związane z oddawaniem głosów. Były listy poszczególnych klas, karty do głosowania. Musimy zachęcać, ponieważ niektórzy nie są pewni tego, czy mogą, czy nie mogą głosować. Z frekwencją jest słabo, ale myślę, że wynikiem jest to tego, że osoby po prostu nie znają programów partii i ich to nie interesuje, ale powinno interesować, bo potem dużo osób narzeka, a tak naprawdę nie idą do wyborów i nie głosują za tym, żeby było lepiej. Frekwencja w 4 wyniosła 23%. Przyglądamy się różnego rodzaju wyborom dzieci, młodzieży naszej szkoły przed ważnymi wydarzeniami w kraju. Ma być to taka szkoła wychowania obywatelskiego. Młodzież licealna już w klasach trzecich, a nawet niektórzy w drugich, kończą 18 lat, czyli mogą iść i zagłosować. Trzeba ich przyzwyczaić do tego, nauczyć, że to jest prawo, ale po trosze powinien być obowiązek. Uczniowie, którzy wzięli udział w prawyborach, zdają sobie sprawę z tego, że jeśli głosują, to decydują. Była przerwa, nie mieliśmy co zrobić, a szczerze mówiąc chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, bo wiem, że w maju też będę mógł zagłosować i planuję się wybrać na wybory, także zobaczymy. Każdy z uczniów, który chciał oddać swój głos, wcześniej mógł zapoznać się z programami wyborczymi i nazwiskami kandydatów z naszego okręgu wyborczego. Specjalne plakaty i informacje zawisły w szkole kilka dni przed prawyborami. Najwięcej głosów w 4 zdobył Kongres Nowej Prawicy, 31%, najmniej Polska Razem, 1,4%.